A co to za chłopczyk tam jest? Wiatr To tak! Ty jakbyś na rybach siedział. No bo w sumie to krzesełko wędkarskie. Za mało wędek, nie? Za mało wędek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Jest ze mną Laska. Po wczorajszym naszym niewypale strągowym czas na powrót do ligowej szarzyzny. Klątwa, tak? Jak było? Klątwa pierwszego rzutu. Nie, no fajnie. Fajnie? No przestań, no taka woda, że nie da się do koryta dojść, a to by się podobało. Lepiej jechać na ryby niż siedzieć w domu albo spać do 10. A widzisz, i tu się mylimy, bo młodzi to żyją, jak to się mówi, marzeniami, sercem, a nieco starsi, tacy co już im, o tu jest lustro, nieco jajka posiwiały. Albo czapkę ściągnij. To już, a co ty masz do mojej czapki? Ty, co, że jestem wyłysiały? A proszę, ty pokaż. No patrz. Ja to bujna czupryna. A przepraszam, a powiedz, ile masz lat? Ja? 27. To ja w twoim wieku jeszcze włosy na żel stawiałem. Afro miałeś. Jeszcze włosy na żel stawiałem. Patrz, jaki celebryta się w Hollywood wyrobił i hejtuje tutaj. No ale wiadomo, zawsze to lepiej śmiać się z kogoś niż z siebie. Więc tak, a starzy, nieco starsi wędkarze to już troszeczkę analizują, czy jest sens, czy nie ma sensu, czy jechać teraz, czy nie. I ja już chyba tak mam, że jak są kiepskie warunki, to się na siłę staram nie pchać nad wodę. Jak jest duża woda, to sobie robię w domu coś innego, albo pracuję, albo coś tam zajmuję się rzeczami domowymi. A jak przychodzi wtedy już odpowiedni okres na ryby, to szable w dłoń i ogień. Pojechałeś, zobaczyłeś. A co? Mówiłem, że tak. Czekaj, bo się bateria rozładowuje. Mam nadzieję, że dojedziemy do końca filmu. Mówiłem, że tak będzie? Mówiłem. Mówiłem, że nic nie złowimy? Mówiłem. Aha, że sprawdziło ty nic nie złowiłeś, no to wiem. No i zapomnieliśmy wspomnieć, że w pierwszym rzucie Marcin złowił pstroga 20 cm. 19,5. No, mierzyłem, nie? Mierzyłeś go? Ja. A ważyłeś? Tak. Więc tak. Ciekaw jestem, jak to się rozwinie, bo nie zapowiada się, żeby te wody jakoś w miarę szybko opadły. I tak na moje oko, przynajmniej na te rzeki, na które ja uczęszczam, to wydaje mi się, że do kwietnia to za bardzo chyba nie będzie czego szukać. No ale raz na jakiś czas nad rzekę jedną czy drugą trzeba zajrzeć, zobaczyć, co się dzieje. Czy jeszcze jakieś pstrągi zostały? Niestety pstrągi w naszym kraju nie mają łatwo. Jak nie kłusownictwo, to kormorany, to mięsiarstwo. Małe rzeki, ryb jest niedużo, więc szybko się kończą. Także kto może, niech stara się łowić. Kto przyjechał? Kurier? Kurier, twój ulubiony. Śluzok. Zaraz zapytamy, czy coś po śląsku nam zarapuje. Jest DPD. On tam jeszcze będzie grzebał coś w tych swoich tych telefonach. Marcinek, o czym my dzisiaj musimmy powiedzieć? Chyba nie o nowościach, tylko o dostawie. O. No, tym razem nie o Mikado. No nie gadaj, na pewno coś się z Mikado No jak nie? A mieliśmy powiedzieć o serii wędek Jeffs. To może na jutro to zostawimy. Na jutro. Dzisiaj będą. Bo jak dzisiaj powiemy o wszystkim, to o czym jutro będziemy gadali? No o Mikado. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dostawy, to Adaś dorzucił trochę imperatorów czarnych, bo się zużyły. Okonia dorzucił takiego z czerwonym podbródkiem. Dorzucił okonia czerwonego. I dorzucił okonia niebieskiego, ale to jest taki niebieski, srebrny niebieski, on z takim jakby brokacikiem, taki metalik, tak jakbyś porównał czerwonego dużego Fiata do czerwonego Golfa trójki, to tam już w najbardziej chyba był taki metalik wyczekiwany przez wędkarzy. Papudrak też go nie było, ale już jest. No i ci powiem, że Adaś tak dużo zrobił. Nie, że 20 kolorów każdego po jednym, ale dwa kolory po 10. Takich konkretnych kolorów. No i tak, i sporo też zrobił na rybomanie, na którą się Champion Fishing wybiera, czyli będzie na rybomanii Adaś. Będę ja z Adasiem jeszcze kolega do pomocy. No a po rybomanii tu podobno mają tiry z dostawami Championa zacząć zjeżdżać do Zadziora. Także Adaś się ostro wziął za robotę, Champion się rozwija, ku uciesze wędkarzy i ku niezadowoleniu ryb, bo je będą dziąsła bolały. 1 maja. Marcin, chodź może jeszcze o ważnej sprawie. O jest!
Siema, Ciulek. Guten Tag, Ślązak. Chodź, weź coś powiedz po śląsku, proszę cię. Weź, daj mi spokój, kierunie. Adrian. Jaki kurwa Adrian? A jak, Artur? Nie. Ty patrz, tyle czasu ci jeżdżą, jeszcze nie... Na A! Zaraz mi Piotrek powie, kurwa. Jak on ma na imię? Na A. Artur. Czekaj, ja nie A wiem. A weź nie Ciulej. Ciulej. Piotrze, jak nasz kurier ma na imię w końcu? Artur czy Adrian? Andrzej? Stefan. O, Stefan. Ale wstyd. Ja jak w topy jakieś nie zaliczę, to nie jestem sobą. No weź powiedz, nie bądź taki. Słuchaj, jedyne imię, jakie zapamiętałem za pierwszym razem, to swojej żony. A do niej jeszcze trochę ci brakuje. Za bardzo masz tą brodę obłosioną. Ja bym musiał cycelhalter nosić, żeby kurwa mieć syn jak twoja żona. Cycelhalter? Co to jest? Ale stanik. A, stanik. Arkadiusz, mówiłem. Tak jak Milik. Arkadiusz. Miałem to na końcu języka, po prostu nie dali mi powiedzieć, dokończyć zdania. Nie starczy. Czekaj, ja, cycelhalter? Jak to się nazywa? Ja? Cycelhalter. Cycelhalter, stanik. Pamiętajcie, zadzior ucząc bawi, bawiąc uczy, dużo się można nauczyć, także śląskiej gwary. No i tutaj mamy też coś, co miało dojechać do nas w piątek, nie? Bo Marcin, bo się... Tak, dużo wędkarzy Krzysiu, dzwoniło przed weekendem. Krzysiu się nie wyrobił i w piątek nam nie dosłał, bo ogólnie zasada jest taka... w ogóle. Tak, zasada... Także obiecałem niby, że będą w niedzielę. W niedzielę mówię, w piątek. Też się lubisz przejeżdżać. Ale są w poniedziałek. Są w poniedziałek, bo zasada generalnie jest taka. Krzysztof stara się robić nam dostawy w piątki, tak żeby nasz Piotr Haker zdążył to jeszcze przed fajrantem w piątek wrzucić na system i wtedy wędkarze mogą sobie przez weekend to wszystko kupować. No ale niestety rękodzieło bywa z tym różnie, raz szybciej, raz wolniej. Z tego co wiadomo, to też Krzysiu nie tylko produkcją gum się zajmuje, jest to jego zajęcie takie pasyjno-obsesyjne, poboczne, sobie po prostu póki co dorabia na produkcji gum, więc no nie wyrobił się na piątek, ale za to w poniedziałek przywiózł. Marcinek, gdzie idziemy uciekasz? Już na sklep, Piotrze, można? Już myślałeś o cycelhalter. Cycelhalter. Piotrze, można już na sklep jechać? Możecie. Można zabrać. Marcin, poczekaj, ja chciałem, żebyś opowiedział o NM-y. O NM-a? Widzę, że ty jesteś drugi Adaś. Jak kamera ja wyłączona, to mu się gęba nie zamyka. Jak ja kamerę włączę, no to się robi cisza grobowa i ja muszę sam wtedy gadać. To jak będę za dużo wtedy rozmawiał, to włączasz kamerę. Ukrytą kamerę muszę wtedy robić. Spokój. Dobra, z ukrycia będę cię nagrywał. Dobra, dawaj po kolei. Co tu mamy? Co tu mamy? Gwoździki, czyli pijawka rybia. Ile centymetrów ma? O. Ściąga. 4,5 centymetra. Tak jest. Tu co mamy? Standardowe te kolory, które były, czyli czarno-czerwony, na przykład fiolet, biały, brązowo-pomarańczowy, czerwony. A tu. To są larwy. Larwy. Czego tak. To są larwy? Bliżej nieokreślone. Larwy. Larwa 36 mm? 36 mm. Okej, okay. No to dawaj kartonik następny. Dobra. Co to mamy no za dobroczyństwo? NM-y 35, którymi właśnie teraz można łowić okonie, przynajmniej w Mazowieckim i w Ciechanowie. A, bo ty już z Sebastianem orałeś na oko. Ten. No, na okoniach byliście. NM-y 35. Sprawdziły się. Druga dostała właśnie. O, to jest ten kolor, który jeden był z takich lepszych. Purpurowy. A który tam wam działał na łowisku? Tak. No i ciemny fiolet taka był też. Biskupia mega. Purpura. Tak. Sułtańska. Co tu mamy następnego? Są troszkę większe, 55. I tu chyba najciekawsze ze wszystkich kolorów, to jaki to będzie? Jak ty mówiłeś? Nie! A, dobra. Ten! A, motor oil. No motor oil. Są kolory i jest motor oil. Tak, jest motor oil. Jest motor oil w rozmiarze 55 mm, tak to jest. No to jest cała paleta kolorów. No i dziesiątki. Dziesiątki. Jest motor oil? Pewnie, że jest. Bo o to najczęściej wędkarze pytają. Herbatka. Herbatka. Albo whisky. Whisky. Whisky bez coli. Albo rum. Tu co mamy? Tu są trzynastki. Trzynastki. Największe, trzynastki. A, trzynastki, ale o, tu jest pomieszane.
Piotr, coś 13 i 10, nie, gwizd, po prostu się znowu, nie mieściły. Znowu bałaganu żeś to narobiły, chłopaki, kurde. Jaki bałagan? To jest ciemne ci, ale z 13. Tak. Dobra, i tak to wszystko zaraz na ścianki damy. Po co się kłócicie, chłopaki? Ale kto się kłóci? Piotrze, nie bij nas. Co ty przeżywasz, Paweł? Chcesz dotknąć moje plecy, jakie są mokre ze stresu? Idź wieszaj. Dobrze, Marcinku, to idziemy wieszać nowe gumki. Pamiętajcie, bo zawsze jest tak, że tego towaru takiego deficytowego, jak my to nazywamy, imperatorów czy innych wobleru czempiona, albo właśnie gum Enemy od MR Bytesa, nie ma ich zbyt dużo. I jeżeli boicie się, że nie zdążycie ich kupić, to możecie wejść na naszą stronę zadzior.pl, zrobić zamówienie z odbiorem osobistym i z płatnością przy odbiorze i wtedy dane zamówienie będzie na Was czekało. Jak będziecie mieli chwilę, to przyjedziecie. Ale mamy do Was apel. Marcinek, jaki jest apel a propos zamówień? Apel? Tak. Żeby... dobrze, bo nieraz wędkarzy składają trochę niepoprawnie zamówienie, na przykład klikając przelew żeby tradycyjny. Żeby zwracali odbiór... na to uwagę. Tak. I kliknąć po prostu płatność przy odbiorze, odbiór osobisty, płatność przy odbiorze. Tak. I żeby wędkarze w miarę możliwości tak, jak najszybciej popatrzyli, wysyłamy maila, Boże. Po prostu, że paczka jest już gotowa do odbioru. Tak, ale żeby nie czekali wędkarze w nieskończoność, bo nam tutaj widzicie, jak mamy te wszystkie słupki, to coraz więcej przybywa nam słupków z paczkami do odbioru. Także ta laska się boi zakląć, ale czasami mu się zdarza i tak jak piorunem szczeli w te kartony, to ja wam po przyjacielsku powiem, że jak macie możliwość, to starajcie się w miarę szybko po te paczki przyjeżdżać, albo chociaż dajcie znać, kiedy będziecie, bo niektóre tu potrafią nawet ewentualnie w zamówieniu miesiąc zawsze stać. No. Jest informacja od klienta albo uwagi w uwagach napisać, że będę przykładowo tak za tydzień, za dwa. Będzie nam łatwiej po prostu wszystkim. Dokładnie. No dobrze, to wszystko na dzień dzisiejszy. Dziękujemy i do zobaczenia. Pa, pa.